Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na przegląd mojej jesiennej, porannej, aktualnej pielęgnacji. Opowiem Wam, jakie kosmetyki obecnie stosuję, ale też jakie kroki wykonuję właśnie w tej mojej porannej rutynie. Jeśli macie ochotę chwilę posłuchać, zapraszam Was bardzo serdecznie do drugiej części filmu. Co robię, kiedy wstaję? Idę do kuchni, otwieram lodówkę, wyciągam wodę winogronową marki Caudalie, moją ukochaną, ulubioną, spryskuję nią całą twarz, następnie nakładam płatki pod oczy albo maseczkę marki Dermalogica, którą już Wam wielokrotnie pokazywałam i nie może jej zabraknąć w mojej pielęgnacji, a następnie robię kawę, siadam do komputera, wszystkie takie moje codzienne, poranne czynności. I kolejny krok, jak już ogarnę to, co mam ogarnąć z samego rana, wskakuję pod prysznic. Pod prysznicem sięgam po nowość marki Bandy, jest to ekoceutyk, tonizujący żel do mycia twarzy. Można go stosować rano i wieczorem. Tonizujący, to znaczy, że już po jego użyciu nie musicie stosować toniku do twarzy. Natomiast ja myję sobie skórę twarzy tym oto produktem. A później, jak już wyjdę spod prysznica, sięgam po tonik. Jest to nowość u mnie również w pielęgnacji. Tonik marki Benton, aloesowy, ale też z kwasami. I tak naprawdę powiem Wam, że w takiej mojej codziennej pielęgnacji porannej już od dłuższego czasu stosuję tonik z algami, z mikroalgami marki Estée Lauder, który ma za zadanie zwężyć pory. Natomiast od jakiegoś czasu tego toniku nie ma w sprzedaży, a mam nadzieję, że szybko z powrotem wróci i zastępuję go sobie różnymi tonikami, płynami, różnymi preparatami. No i właśnie od jakiegoś czasu stosowałam ten tonik marki Benton. Jak widzicie, już mi została go dosłownie tutaj resztka i zastanawiam się, czy do niego wrócić, czy sięgnąć teraz po coś nowego, wypróbować jakiś nowy tonik, ale powiem Wam, że ten sprawdzał się u mnie naprawdę świetnie. Bardzo fajny, chociaż ma jeden minus. Nie podoba mi się jego zapach, a być może jest to taki zapach naturalny, który wynika z tego produktu, nie wiem, ale nie jest to zapach, który mogłabym powiedzieć, że jest wow. A ja już Wam kiedyś mówiłam, że ja uwielbiam zapachy w produktach pielęgnacyjnych i zwracam też na to uwagę. No ale okej, czyli mamy tak, poranne płatki, spryskanie wodą twarzy dla odświeżenia, obudzenia. Później jest prysznic, żel, którym zmywam wszystkie zanieczyszczenia z mojej twarzy oraz pozostałości maseczki i tonizacja. Następny krok, który wykonuję, to jest serum. I tutaj sięgam po serum marki Sesderma. To jest serum, które używam już od jakiegoś czasu i też praktycznie zużyłam ponad połowę buteleczki. Serum z serii Factor G, który ma w składzie między innymi czynniki wzrostu. I to jest taki produkt, który ma konsystencję, ja bym powiedziała, niewodnistą, a taką lekko żelową. I co jest w nim fajne, to można go również nakładać tutaj w okolice oczu bardzo delikatnie. Oczywiście nie pod samą tutaj powiekę, koniec powieki, ale tutaj delikatnie można go jeszcze nałożyć. Także serum. Czekam, aż ten produkt mi się wchłonie, a dzieje się to naprawdę bardzo, bardzo szybko. I stosuję krem pod oczy. W ostatnim czasie sięgałam po krem marki Bandy z witaminą C, też Wam o nim opowiadałam, ale też postanowiłam przetestować coś nowego w porannej pielęgnacji i to jest nowa seria marki Mondunik, seria Excellence Złota. Tutaj mam taki biomimetyczny krem pod oczy o bardzo takiej odżywczej, treściwej konsystencji. Można go również stosować na dzień i na noc. Ale żeby Wam powiedzieć dokładnie, co w tym kremie się znajduje, to mam tutaj kartonik i już Wam dokładnie przeczytam, co jest w składzie. Mamy tutaj między innymi biopolimery molekularne, mamy tutaj tradycyjny, bardzo popularny w marce Mondunik peptyd jadu węża, który tutaj właśnie działa też napinająco między innymi na tę okolicę. Mamy białe trufle, jest złoto koloidalne, są polisacharydy, jest alantoina, jest masło shea i widzę, że tutaj są też takie kompozycje marki.
z różnych składników, ale to, co najbardziej podoba mi się już w tym kremie, to jego właśnie konsystencja. Bardzo fajnie się ją rozprowadza tutaj w okolicy pod oczami. Jest, mimo tego, że jest ona dosyć taka treściwa, ja bym powiedziała też mocno ubita. Zresztą zobaczcie to masełko w środku. Masełko. Ten krem wygląda jak takie masło. O, jest naprawdę, naprawdę gęsty, ale przepięknie nawilża tę okolicę. Na razie jeszcze nie zauważyłam jakiegoś większego działania przeciwzmarszczkowego, czy też mocno liftingującego. Na razie nie, natomiast widzę już pierwsze efekty w takiej postaci, że jest to nawilżenie tutaj i ukojenie, które bardzo, bardzo lubię w produktach pielęgnacyjnych, jeżeli chodzi o poranek. Także w najbliższym czasie będę stosować ten krem, i za jakiś czas dam Wam znać, oczywiście na moim blogu, czy się sprawdził, czy się nie sprawdził, taką jego większą recenzję. No i na zakończenie już takiej porannej pielęgnacji w łazience stosuję krem. Krem na serum i to jest kojący krem przeciwzmarszczkowy marki Bandy. Znowu ta seria ekoceutyków, najnowsza, która pojawiła się w sprzedaży. Bardzo fajny krem. On rzeczywiście momentalnie daje efekt takiego ukojenia na twarzy. Jak na przykład wychodzicie spod prysznica i ta woda była taka dosyć gorąca, to czujecie, że te policzki są takie lekko ciepłe, bym powiedziała. I ten krem nałożony na skórę momentalnie ją koi. To może nie jest taki efekt chłodzenia, ale bardzo przyjemne takie ukojenie, nawilżenie, które czujecie od razu. Tutaj też, jeżeli chodzi o zapach, mamy taki zapach neutralny, aromat neutralny dla kosmetyków właśnie z tej serii, bo jeśli wiecie albo nie wiecie, nie ma tutaj żadnych syntetycznych aromatów. I tak mogłabym zakończyć tą moją codzienną pielęgnację poranną, natomiast w dni takie, w których na przykład siedzę w domu, pracuję przed komputerem, nie muszę nakładać makijażu, nie muszę nigdzie wychodzić, to wtedy zamiast tego kremu stosuję sobie ten krem marki Neutrogena, o którym już Wam kiedyś opowiadałam. On ma w składzie również filtr 25 SPF, bardzo fajnie nawilża skórę, działa też na nią kojąco, nawadniająco, świetny produkt. Natomiast w dni, kiedy muszę wyjść z domu i muszę zrobić ten makijaż, dopełnieniem tej mojej codziennej pielęgnacji jest jeszcze filtr. Obowiązkowo, czyli 50, dlatego że dlatego też, że w tej chwili stosuję różnego rodzaju kuracje w pielęgnacji wieczornej, o których niebawem Wam opowiem. Także ten filtr musi być i tutaj mam akurat filtr marki Estée Lauder Daywear. Bardzo, bardzo fajny produkt o takiej lekko zielonej konsystencji, więc też fajnie wyrównuje nam tutaj kolory skóry. I ostatni mały gadżet, balsam marki Eos, które nakładam na usta i mogę sobie już teraz wykonać makijaż. Także widzicie, tak wygląda moja poranna pielęgnacja. Z jednej strony można było powiedzieć, że jest tego trochę, z drugiej strony, że aż tak dużo tego nie ma, ale widzicie, te kosmetyki, na które stawiam, to musi być poranne oczyszczenie, kojenie, łagodzenie, nawilżenie i odżywienie. O, i to jest dla mnie najważniejsze, plus wysoka ochrona. Kochani, myślę, że ten filmik nie będzie zbyt długi, ale starałam się Wam powiedzieć w takim ogólnym streszczeniu, jak wygląda właśnie ta moja poranna pielęgnacja i jak będzie wyglądała w najbliższym czasie, czyli kosmetyki, które stosuję, kosmetyki, o których myślę, żeby zakupić. No nie jest to jakoś zbytnio skomplikowane. Wieczorna pielęgnacja, uwaga, będzie znacznie bardziej skomplikowana, więcej produktów pielęgnacyjnych, zupełnie inne kroki, także szykujcie się, że kolejny filmik z tej serii będzie zdecydowanie dłuższy. A ja Wam w tej chwili bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jakie kosmetyki Wy stosujecie w porannej pielęgnacji jesiennej, po jakie produkty sięgacie, co Was w ostatnim czasie bardzo zachwyciło, a co też może i nie. Dajcie znać, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam jeszcze raz i przypominam, że najważniejsze linki znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!